Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja MC, a dzisiaj witam was w grze Insight. Jest to gra studia Playdead, została ta gra wydana w 2016 roku i jest to łamigłówka platformowa. Czy jest to horror? Nie wiem, ale wyłączyłem moje górne światła, zostawiłem tylko tą lampę, która na mnie świeci i chyba zmienimy tą ramkę na inny kolor, nie? Poczekajcie. Wyszło? O, dobra, teraz wyszło, super. Czerwona mi się wydaje, że będzie lepiej i samo logo gry jest czerwone, więc... Dobra, tak jak ją włączymy, nie ma żadnego menu, musimy kliknąć dowolny guzik i spada nam nasz chłopczyk, nasza główna postać, tak mi się wydaje. Także ja w tej grze nie grałem, nie wiem do końca o co w niej chodzi, stoimy strzałkami, nie wiem czy jakiekolwiek inne guziki mamy do uzyskania, ale ta gra już z początku przypomina mi Limbo. Limbo była taka gra, gdzie sterowaliśmy chłopczykiem czarnym całkowicie. Miał wszystko czarne, jedyne co było widać białe oczy. I musieliśmy przejść przez Limbo, przez czyściec, tak to się nazywało. I ta gra to, z tego co czytałem, jest dobrym follow-upem do tego, że to tak robi dobrze to, co Limbo zaczęło. Także zobaczymy, o co w tej grze chodzi. I ta gra naprawdę zbierała dobre recenzje. Także ja naprawdę jestem zaciekawiony tym, co możemy w tej grze spotkać. Nie mam pojęcia, jak długie będą odcinki, nie mam pojęcia, jak ta seria będzie prowadzona. Jest to seria na ślepo, także postaram się zachować to w odpowiednim klimacie i postaram się... Mogę tu przejść? Mogę tu przejść. Postaram się nie robić odcinków godzinnych, postaram się po pół godziny może odcinki robić. Nie mam stopera niestety, więc... Tutaj ktoś załadował ludzi na ciężarówkę, dobrze widziałem, tam ktoś jeszcze w tle chodzi. Okej, my może zdołamy przejść. Okej, trochę sobie podgłośnię grę. Okej, wszystko jest okej, w porządku. Chodźmy dalej. Atmosfera jest. Jesteśmy nie wiadomo kim, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo co się dzieje, ale zapewne naszą misją jest tutaj odkryć co się dzieje. Nie, nikogo nie ma. Nie ma nikogo, proszę odejść. Też nie chcę być złapany. Oni mają maski na sobie. Okej, możemy przejść, damy radę. Dobra. Idziemy. Okej, taka ma klimat. Nie wiem, czy jeszcze sobie nie podgłośnię, chociaż boję się, że coś mi nagle wyskoczy i się... Że tak konstruktywnie to nazwę zesram. Więc może być różnie. Czy mogę coś z tym zrobić? Czy mogę nie jakoś w interakcji wchodzić? Enter, Shift, Control? Nie, tu muszę przejść. A ja nie mogę. Jestem za mały. Mogę tylko słuchać chyba, co się dzieje, patrzeć. Tam jest pies, są ludzie i jest to ciężarówka z tymi ludźmi. O. Jeżeli ciężarówka przewozi ludzi gdzieś, to coś grubego jest na rzeczy. To na pewno nie może być nic normalnego. Ja słyszałem coś po lewej, trzeba tam się bać. Nie mogę tu przejść, nie mogę się wspiąć, nie mogę nic robić. Mogę tylko oglądać, ale nie robię nic. Tylko machają ręką. Czy ja tu muszę coś zrobić faktycznie? Masz czaką w dół, nic nie mogę zrobić. Nic nie mogę kliknąć, okej. Cały czas słyszę kroki, przerażające. Nie wiem, myślałem, że tu pod prawej jest człowiek, ale to są jakieś światło chyba. Okej, I can do anything, powiem wam szczerze. Tak z ciekawości, czy mogę zobaczyć klawiaturę? Właśnie. Chwycić prawy kontrol, proszę bardzo. Prawy. Coś tu jeszcze było? Prawy kontrol. Mogę wsadem chodzić? Nie, tylko strzałkami. Okej, prawy kontrol. Czy mogę... mogę lodówkę przewrócić, patrzcie na to. Coś mi właśnie nie pasowało. Okej, czyli prawym kontrolem możemy wchodzić w interakcję. Dobrze wiedzieć. Dobra, czy my jesteśmy chłopczykiem, który uciekł im? Bo nie widzę w sobie innego racjonalnego powodu, dla którego mielibyśmy się chować. No dobra, zobaczymy jak to będzie dalej. Pla? Oj, było głośne. Pies usłyszał. I am scared. Mogę tu wejść? Nie. Czy muszę się znowu czegoś świecić? Czy mogę tu coś świecić? Nie. Muszę się wyrzucić. Dobra. Czy ta półka? Czy to tutaj to było? To pudełko. Czy możemy to? Możemy to pociągnąć. Super. Gwiazdka upadła. Ale chyba, dobra, może nie z tej strony, bo nas jeszcze zgniecie i będzie lipa. Dobra. Tu możemy to przesunąć teraz. Okej. Nie mam pojęcia, w tej grze checkpointy działają i tak dalej, więc będę musiał to na pewno w jakiś sposób odkryć. Dobra.
tu są po raz kolejny strażnicy. Nikt mnie nie widzi, wszystko jest ok. Jestem niewidzialny. Ale bo mnie widzą. Widzą mnie. Widzi mnie pies. Widzi mnie pies. Widzi mnie pies. Widzi mnie pies. Nara. 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 Jezus. You know what, dog? Fuck you. Never get me. To było na styk. Ja wiem, że takie gry mają w sobie to, żeby takie rzeczy robić na styk, więc niesamowite to było. Dobra, lecimy dalej. Ta gra mi się bardzo podoba, ale też mnie przeraża, tylko chciałem w nią zagrać, bo mnie będę intrygowała. Sama atmosfera w tej grze, będę mówił to cały czas, ale głównie taki zamysł takiej gry jest właśnie po to, żeby wyrobić atmosferę na człowieku i wprowadzić go w taki specyficzny świat i to jest piękne, bardzo mi się to podoba. Tup, 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 przez was. Muszę schować jakoś? Nie, zacząłem przyspieszać. Więc jak najbardziej widzieli. Tu muszę się schować. Oh shit! Udało się. Udało się. Huch. To chyba potwierdza moją teorię, że jesteśmy zbiegiem. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego tych ludzi wykorzystują. Do obozu pracy czy co? Auschwitz, Gestapo? Cokolwiek. Nie ma, jest ambient, tak, ale jest, są tylko te kroki tego chłopaka, ewentualnie jakiś pies, czy jacyś ludzie, czy coś. Mogę się schować za drzewem? Boże, to jest przerażające, dobra. Dobra, może lepiej, nie no, nic się nie dzieje, muszę iść dalej. No i na pewno wysiedli z auta. No dobra. Widzą mnie, widzą mnie, widzą mnie. Nara. Zostaw mnie. Zostawiłem, kim jesteś, nie wiem, czego ty mnie chcesz, ale... Zostałem... postrzelony. Chyba ściapciałem, tak. Nie wiem, co miałem zrobić, nie mam pojęcia. Zostałem zastrzelony. Jeszcze raz. Nie wiem, co mogłem zrobić inaczej, naprawdę. Nie mam pełnego pojęcia. Tu się schowam. Chyba go, 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 go. On mnie widział, ja strzelał tym razem. O co chodzi? Dobra, lecimy, 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 lecimy. Ła, 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 ła. Jeszcze przypuścili, no pięknie, tak. Pięknie, super, trzy nawet aż. Zabawę, o, potknąłem się, dojwał mnie, dojwał mnie. Dojwały mnie. Ale żeby zagryzać od razu. No czy dobra, strzelaj do mnie przed chwilą. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Jeszcze raz. Nie mogę się o nic spotkać, bo będzie lipa. Postaram się też nie powtarzać sekcji za dużo. Dużo mi leci razy w sensie, bo to wiadomo nie jest fajne do oglądania. Dobra, naja! Tu była gałąź. Tu musieliśmy ominąć, to się ominęliśmy tą gałąź, dobra. Teraz się skupić, nie strzelaj do mnie. Nie wiem, co ci zrobiłem. Jestem tylko małym chłopcem, ok? Małego chłopca będziesz bił? Bo skupiłem się na tych psach, więc nie zauważyłem tej gałęzi wcześniej, czy płody. Dobra, po raz ponownie skok, panie i panowie! Nieznane! Do wody! Ok. Pójdziemy do góry. Musi się nie utopić. Ok, czy muszę płynąć na dół? Jak bardzo możemy wstrzymać oddech? Na całkiem sporo, ok. Gra mi ściała, dobra, jest okej. Okay. Jezus, o, dostałem... Ja miałem nie wypływać, dostałem strzałką usypiającą. Jeszcze raz sekcja, jeszcze raz tylko tej wody, dobra. Czyli mamy płynąć pod wodą. Dobrze wiedzieć. Bo dostajemy strzałką usypiającą. Musimy przez całą grę uciekać, bo tu nie ma światła, ale nam się tracimy powietrze. Okej, okay. Nie widzą nas. Sukces. Nie patrz się tu. Dobra, sukces, uciekliśmy im. Ale będę nas gonić przez całą grę z moim życie. Jest to naprawdę zastanawiające, powiem wam szczerze. To są świnie martwe, bo czemu nie? To jest zastanawiające, dlaczego nas gonią i co się dzieje. Czy możemy się na chwilę zatrzymać i po prostu popatrzeć na to, jak ta gra jest zrobiona? Jest ciemno, pada deszcz. Jest ponuro. Klimat jest niesamowity. Wyobraźcie sobie
środek nocy i mgłę właśnie tego typu, nawet jeszcze bliżej. Byłem w takiej sytuacji. I jeszcze na przykład iść przez las w taką mgłę. Wow, to jest naprawdę, jeżeli człowiek się boi takich miejsc, to to jest doświadczenie nie do zapomnienia. Okej. Okay. Kroczymy dalej. Nie mam pojęcia gdzie, jak w każdej grze w prawo. Otworzyliśmy pole kukurydzy. Tak, pole kukurydzy w każdym horrorze, nie? Człowiek gubi autorię, BUM! Coś wyskakuje i nas atakuje. Coś słyszałem na prawo. Zaraz coś słyszę dookoła. Co to jest? To są małe kurczaki! O mój Boże! O, są małe kurczaki! Mogę kurczaka? Mogę mojego kurczaka? Byłem na wsi i trzymałem takie małe piskle w rączkach. To jest najsłodsze rzecz na świecie. Idą za mną, bo oczywiście. Ja takie małe kurczoki będę chodzić za osobę, którą pierwszy, jak piskle się wykluje, czy nawet mała kaczka się wykluje i zobaczy na przykład człowieka jako pierwszą rzecz, którą widzi tuż po urodzeniu, ile kurczaków, to będzie je uważał jako swoją mamę. I widziałem na YouTubie wiele takich momentów. Patrzcie, ile mam kurczaków, zostałem kaczą mamą albo ptasią mamą. I cały czas przychodzą nowe. Haha! Czy ja mogę po prostu mieć kurczaki? Ja nie chcę nic więcej od tego. To jest przesłodkie, o mój Boże. To są wszystkie, które ja mogę mieć. Dobra, chodźmy dalej. Co jak kurczaki przybyły? A, to muszę iść na górę. Nie chcę ich zostawiać. Nie jestem dany mieć kurczaki, niestety. Moje kostki. Muszę się rozbujać tu chyba. Tak, tu jest światło w środku. Myślę, że mam wejść na górę, jakoś dachem przejść. Nieważne. Hopla. Kurczaki dalej dzwonią. Tak to ujmę, tak to brzmi. Okej, okay. O jakiego przewrata w przód zrobiłem. Pięknie. Chyba dźwignia. Nie działa. Okej, okay. To w takim razie pewnie trzeba wymyślić, co zrobić, żeby działało. Tu pewnie trzeba skręcić. Uwaga. A działa już, dobra. Tak, i dźwignia się zaświeciła i teraz ja robię klik. Już muszę przytrzymać. Okej, to zakładamy mi balę siada. Tak, chciałem to coś na górę dać. Bo tu to ewidentnie mogę przejść, a ta bela siana by mi się przydała z góry, jak najbardziej. Siebie tam chyba nie mogę wystrzelić. No, oczywiście muszę przesunąć dźwignię. Żeby... O, nie mówcie mi, że... Nie chcę używać kurczaków do tego. No nie. Nie mówcie mi nawet. Bo musiałem je ewidentnie wpuścić, tylko po co? Nie. Muszę je złapać. Nie. A zobaczcie, jak pociągnę dźwignię teraz. O nie. O nie. To one zostaną wyssane, tak. Okej, okay, czyli muszę je wziąć maksymalnie tutaj. Boże, to jest okrutne. No ale musi sobie radzić, zakładam jakkolwiek może. Mam tu sprint, nie mam tu sprintu, to już pamiętam, że nie mam. Dobra, aby tam idealnie tu. Nic mi się nie stanie. O, dobra, nic mi się nie stało. Ale tutaj tak to jest zacajne dzisiaj z zwierzętami. Nie, nigdy więcej nie chcę robić czegoś takiego w życiu. Nie. Sorry kurczaczki, drzwi macie otwarte, pa. Nie chcę już was torturować nigdy w moim życiu. To było paskudne. Nigdy więcej czegoś takiego. Szczególnie, że ja wiem, trzymałem małą kaczkę, małe piskle tutaj. Nie wiem, czy to jest to samo, ale małą kaczkę trzymałem.
Kacza była na mnie syczała, a ja dałem. Byłem zajęty tym, że miałem kaczkę na rękach i płodziach. Moje włosy. O. Ja wiem, jakie to jest słodkie, jakie to jest kochane. Czy ja muszę zrobić lipo fave stąd? No dobra. Dlatego to było paskudne, żeby takie coś zobaczyć. Dobra. Lipo fave, to świn! Bum! To było miękkie lądowanie na 100%. Okej. Co mamy? A, musimy kajta przesunąć. To te świnie są martwe, więc jest okej. Ktoś inny się nad nimi wyżył. No ale jak, wiecie, jak jesteśmy na przykład na wsi czy gdzieś, to świnie się przerabia na jedzonko. To jest inna sprawa niż takie małe, słodkie piskle czy kaczkę zabijać. Będę mówił kaczkę. Okej. A czemu są wszędzie świnie martwe? Wait. To jest świnia tu? Są robaki, które z niej wystają, bo to się rusza. Nieważne, zaraz utoniemy w wodzie, w płocie, w czymkolwiek. To jest otwarte, nie sądzę, ale po siatce jak najbardziej możemy wchodzić. Dzieciak wie, że po siatce można wejść. Czy mogę? O właśnie, szybciej trochę. Cyk, pięknie, dobra. No, są robaki gdzieś, wszystko jest pognite, Jezus, mań. Aha! Świnio! Spadaj! Czemu, co ci zrobiłem, świnio? A, sukces! Możesz się odczepić? A tu są ludzie! O my, gdzie my odczepisz się? Gdzie my weszliśmy? No dobra, znokautowała się. To było jakieś, nie wiem. Są te. Są. Na przykład w pająkach. Są takie specyficzne glizdy. Tasiemce, które potrafią kontrolować całego pająka. I to może było podobne. Czy musimy go to wyciągnąć teraz? Bądź mi posłuszna, świnio. Ratowałem ci życie. Hej! Okej, to nie wygląda dobrze. Po co mi jest ta świnia? Żeby na to wejść u góry? Biedna świnia, goddammit! Tak. To jest urządzenie do kontrolowania umysłu czyjegoś? To jest tam zamknięte. Kościół z góry spadł, ale się dzieje. Okej, tutaj się naprawdę jakaś gruba sprawa kroi. To jest weird, to jest dziwne, mi się to nie podoba. Mogę skakać nimi? Niby tak, niby nie. Mogę nimi łapać? Mogę nimi łapać, okej. Nie wiem, czy ten z góry miał spaść, no ale spadł. A, mam im. No, dawaj, dawaj, ci panowie. Reszta im pomogła, aha. Sterowanie tu jest niesamowite, okej. Co, czy możemy teraz to we czwórkę przesunąć, właśnie. Możemy to odsunąć, rozwalić całe. Tak. Dosłownie wszystko rozpieprzyliśmy. Dobra, świetnie, mogę z tego zejść? Jak się z tego schodzi? Jak się z tego schodzi? Hej? Nie chcę już, wystarczy. Dobra, chcę z tego wyjść. Naprawdę chcę z tego wyjść. Halo. Mogę się tego złapać. O, dobra, uwolniłem się. Słuchaj, świnko, wszystko będzie ok. Dobra, wszystko będzie ok. Chciałem przytulić świnkę. Dobra. Nie wiem, ile odcinka mamy. Spróbuję jeszcze chwilkę pogać tutaj. O. Czy musimy na tą lampę wejść? Hopla! Nie! Możemy spaść i połamać sobie wszystkie kości, okej. Chyba to podniesiemy. Światło na zewnątrz. O, i wyszliśmy z fabryki, okej. Czy z czego to było? Z budynku? Okej. Idziemy dalej. Taka wciąga. Taka wciąga głównie dlatego, żeby się dowiedzieć, o co w tej grze chodzi. O nie, więcej zombiaków. Może nie zombiaków, ale
ludzi, którym wyprano mózgi, ewidentnie. I są... A, to jest ta ciężarówka, która przyjechała z tymi ludźmi. Oh, god damn it. Nie gońcie mnie. Może jak... A ta... Chwila, moment, tam jest... Wszyscy są tak skierowani w dół. A tam jest jedna osoba, która jest wyprostowana. Też je buja. Ewidentnie jest też wyprana, że tak to ujmę. Ale ewidentnie jedna osoba stoi prosto. Jako jedyna? Tak, jako jedyna. Detale. Widzę łańcuch okoły. Aha. I pewnie będę musiał na niego wejść. No ta, ale jak? To wróci? Nie. Okej, ciekawe w takim razie. Mogę to wziąć z powrotem, ale niewiele mi to da. Chyba się jak Max... A, teraz mogę tu wskoczyć pewnie, chociaż... Tak, mogę. Hop. Tak jest. Dobra, musiałem to przesunąć maksymalnie na prawo. Chodźmy po łańcuchu do góry, tu jest więcej światła. Okej, czy ty tu zaskoczysz normalnie? Tak. Cuch, chłopak. Co tam widzisz? O, jest kastenka. Nie odpaliła się na chwilę kastenka. Mogę tu... Mogę to jeszcze powiedzieć, okej. Kastenka była, bo przez chwilę się rozglądał chłopak. Więc myślałem, że coś się odpaliło, dobra. Okej, to są... To są ptaki, tak. Okej, to wygląda naprawdę złowieszczo. Jak już jest skrzynka, to jak tam wejść? To mi jest dźwignia u góry. Tu jest drabina. Wszystko jasne. Tu zaskoczymy. Hop, hop. Przez to przejdziemy. I cyk, dźwignia. Okej, mogę to opuszczać i podwyższać. Tylko po co? Dobra, damy to na maksa do góry. Zapewne się przyda. Tu możemy jeszcze wyżej wejść. Ucie... Dobra, no nie doskoczę tam. No way in hell. Zejdź na dół. Okej. Ta dźwignia pozwala nam to opuszczać. Tu nie za bardzo mam co do roboty, bo tu nie doskoczę, to na 100%. Chodźmy na górę, jeszcze raz. I spróbujmy opuścić może to jakoś jeszcze? A nie mogę to wstawać na boki, wiecie o co chodzi. Mogę tylko tak, a mogę to obrócić? Mogę to obrócić. Proszę bardzo, teraz zaskoczę na pewno. Psyk, klik i wszystko ogarnięte. Hopla, do góry. Tu wskoczymy. Tu wskoczymy. I teraz tu. I pięknie, jesteśmy na górze. O, to jest safe. Tam jadę. Nie wskakuję na to, tylko to... Tam jadę. Leci! Łącznie z tą deską. Jestem martwy, muszę to zrobić jeszcze raz. I tak w sumie nie zauważyłem, że ten save jest... Goddammit. Ten save jest... przyczepiony do tej deski. Przydałoby się... uciec stąd. Jesus Christ. Chyba żyję, przecież to możemy zejść normalnie. I forgot. Dobra, idziemy dalej. Dun, 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 dun. Hopla, na dół. Okej, okay. To wygląda jak dobry moment, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek. Gra mi się podoba. Nie wiem jak wam. Jacksepticeye wypowiadał się, angielski youtuber, zagraniczny, z Irlandii, ale no wiecie o co chodzi, zagraniczny. Wypowiadał się, że to była jego ulubiona gra z 2016, więc ja mam dużo oczekiwań do tego, bardzo mi się to na razie podoba. Jestem bardzo zaciekawiony tym,
co nam przyniesie fabuła i o co w tej grze chodzi, ale jak na razie żegnam się z wami. Trzymajcie się, na razie, cześć i pa, i do zobaczenia w następnych filmach z Inside. Trzymajcie się, pa pa.